want to wear that crown of glory when I get home to that good land, and I want to shout salvation. Muzyka jazzowa zawsze mi się wydawała bardzo szeroka. To znaczy, zawsze można się odnaleźć, nawet jeżeli to jest standard jazzowy, który już jest znany od wielu, wielu lat. Można pokazać tam siebie, można włożyć swoją interpretację, swoje odczucia, swoje emocje. Tutaj wszystkie chwyty są dozwolone, można powiedzieć, i można tutaj podejść do tego bardzo szeroko. Muzyka jazzowa, która się może łączyć z muzyką funkową, muzyką soulową, i tak naprawdę można, każdy, kto słucha jazzu, jest tak szerokie pojęcie, że każdy może się jakoś w nim odnaleźć. Trzymamy się kilku wykonawców, którzy nam najbardziej pasują, i tutaj staramy się właśnie w tym kierunku troszeczkę naszej muzyki dodać do tego, co było w zamyśle w oryginale stworzone. Poznaliśmy się w szkole jazzu i muzyki rozrywkowej tutaj w Krakowie. No i postanowiliśmy w którymś momencie spróbować swoich sił razem. Okazało się, że ktoś akurat nas usłyszał i ze szkoły, bo robiliśmy próbę w szkole, i stwierdziliśmy, że może się uda właśnie gdzieś wkręcić. Jeden z nauczycieli, Antoni Dębski, basista od nas z krakowskiej szkoły jazzu, wkręcił nas na nasze pierwsze granie, i to było ponad rok temu, i od tego czasu dosyć intensywnie koncertujemy i udzielamy się. Udało nam się też zaśpiewać, zagrać na festiwalu jazzowym pod Baranami w tym roku, w lipcu, także też bardzo się cieszyłam, że już to wyszło nie tylko i wyłącznie jakieś knajpy krakowskie, ale też już w ramach jakiegoś festiwalu. Także tak powoli w tą stronę staramy się dążyć, żeby gdzieś się pokazać. Kraków przede wszystkim dla mnie to jest miasto muzyków, artystów. Jest bardzo dużo tutaj osób, które myślą podobnie, prawda? Nie trzeba się ukrywać z tym, co się chce przekazać na scenie, bo prawdopodobnie większość ludzi ma do czynienia z instrumentem bądź z jakąkolwiek inną dziedziną sztuki, więc jest to dużo przyjemniejsze. Aczkolwiek, gdy się gra w miejscach, które nie są teoretycznie tak rozpoznawalne z kulturą, też jest to bardzo miłe doświadczenie. Można powiedzieć, Kraków jest idealny do rozwoju właśnie artystycznego, bardzo szeroko. Jak najbardziej chciała to rozwinąć właśnie w stronę, tak jak mówię, festiwale jazzowe, nagranie swojego materiału, to by było moje największe marzenie, żeby właśnie przygotować. Powoli coś się tworzy, ale tak powoli, więc być może spełni się to moje największe marzenie. Nagramy po prostu nasze, a nie tylko i wyłącznie standardy jazzowe, które są fantastyczne, ale też zawsze jest taka potrzeba w którymś momencie, żeby stworzyć coś swojego, także być może przy chwili, jeżeli będziemy mieć trochę szczęścia, to się uda.